Nie, no to widzę, że się taki druk numer 466, projekt zarządu. Prosiłbym panią radną Pasukiewicz, żeby panią Manikowską Karolinę o zreferowanie. Prawie się udało się uchwalę, więc od razu prosiłabym o poprawkę zarządu, żeby to zadanie określić, jak napisałam w protokole komisji, czy nie sprzęt ratowniczy, tylko sprzęt ratowniczo-gaśniczy, bo nie będą mogli pewne sprzęty kupić, jeżeli określimy, że to jest ratowniczy, bo część z nich jest ratownicza, a część gaśnicza. Więc musimy to rozpoznać sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Zarząd się zgodzi. Natomiast no, zarząd wie, ale to resztę radzie mówi, że jakby w sumie tych środków wyjdzie około 17 tysięcy łącznie z zadaniami priorytetowymi. Natomiast szczerze mówiąc, wystarczy to na jedno z 5 urządzeń, jakie wnioskowała Straż Pożarna, więc prawdopodobnie zostanie to przeznaczona na tą pompę, która ma służyć do pompowania wody w czasie powodzi i tak dalej. No tak, tylko że na drugą nie wystarczy, bo taka w następnego typu 8. No coś wykombinują, po prostu dołożą czy coś, nie? Więc już rozumiem, że dali mi tyle, ile możemy, więc proszę powiedzieć, że czy jakieś głosy w dyskusji? Tak. Tego zakresu mamy tylko pan radny. Pan radny, a pan mi? Z naszej strony merytorycznie głosu w dyskusji brak. Dobrze. Czyli nie ma, tak? To przystąpmy do procedowania. To jest za poparcie projektu uchwały wraz z poprawką, a o poprawką zarządu, proszę o to myślenie. Dziękuję bardzo. To jest przeciw. Nie widzę, ktoś się wstrzymał. Nie widzę, dziękuję. Pozostał podjęta.